Christmas memories. Oh, oh, da da da, oh, oh, da da da, oh, oh, da 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 da, making our Christmas memories. I don't know what he's thinking when he'd rather spend his Christmas all the day with someone else. I guess he's stuck thinking about me. Yeah, yeah. I don't know what he's thinking. Dzień dobry, kochani. Witam się z wami w ostatnim vlogmasie. Ja dzisiaj od samego rana bardzo aktywnie wstałam po 6:00, odwiozłam mojego męża do pracy. Przyjechałam do Tesco, byłam w Tesco o 7:00. Kurczę, czemu ty nie gaśniesz? Nie wiem. Byłam w Tesco już od razu po 7:00. I tak mi zeszło, no, jakieś 50 minut w sumie. Bo robiłam takie większe zakupy na święta. Teraz wiadomo, będą święta, potem jeszcze w poniedziałek i wtorek. My tutaj w Anglii mamy jakby Banks Holidays, czyli dni wolne. Przez to, że normalnie właśnie święta wypadają w weekend, to są przesunięte, więc wydaje mi się, że sklepy będą zamknięte 4 dni. Ale ja zaczęłam właśnie urlop i ostatnie co chcę, to przyjeżdżać na zakupy podczas tego urlopu. Mam 2 tygodnie wolnego, także stwierdziłam, że zrobię raz większe zakupy i chcę mieć spokój z tym. Także to, no i właśnie jest po godzinie 8:00 i kurczę, teraz się tyle ludzi zrobiło, były takie kolejki, że to się w głowę nie mieści, a najlepsze jest to, że jeden ziomek taki był i mówi: o, jaka panika, o, jakie wyścig do kas, nie? I kurde, w ogóle wiecie, każdy stał sobie normalnie w kolejce, a ten takie zamieszanie robił, które, wiecie, gadał o zamieszaniu, które największe sam on robił, no ale mniejsza z tym. Tak, dobra, zakupy mam załatwione. Kupiłam chyba, nie wiem, z 3 km na rynek, nie wiem ile, ale dużo. Wracam teraz, nie wracam, jadę teraz do centrum. Chciałabym oddać samochód do Mejni, żeby tutaj wysprzątali oraz umyli auto, chociaż jest jakaś taka mrzawka, więc nie jest to najlepszy pomysł, no ale to nic. Zostawię właśnie samochód w Mejni na parkingu. I ja lecę jeszcze na takie szybkie zakupy. W ogóle nie wiem, czy sklepy są już otwarte, jest 8:00, może wcześniej. Wydaje mi się, że normalnie od 9:00. Także tak, chciałabym jeszcze coś dokupić do prezentów. No, także taki jest plan. I co? Co jeszcze mam załatwić? Miałam w ogóle zapisane. Gdzie jest ta kartka? Mam wszystko tutaj zapisane, co dzisiaj muszę załatwić. Aha, no właśnie, tak. Właśnie do prezentów coś dokupić. W ogóle ja dzisiaj jestem taka sotę, bez make-upu, ale wiecie, potem się będę ogarniać na Wigilię. Ale tak jak mówię, właśnie jadę umyć samochód, dokupić resztę rzeczy do prezentu. Może jak będzie coś ciekawego, na przykład w TK Maxie, to wam pokażę. Nie wiem, gdzie jeszcze zajdę. Zobaczymy. W ogóle chciałam sobie kupić rano w Koście na drive'ie kawkę, ale była zamknięta. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest dziwne, bo normalnie jest otwarta od 7:00. Ja tam byłam 5 po 7:00, była zamknięta, więc nie wiem. Może mają inne godziny teraz podczas świąt. Także kupiłam sobie w Tesco, wiecie, z tej takiej maszyny. One nie są najlepsze, no ale dają radę. Lepsze to niż nic. Także kawa jest. Zrobiło się w końcu w miarę jasno, bo jak wychodziłam z domu, to oczywiście było ciemno. Także dobra, ja jadę i odezwę się do was później. Dzisiaj dużo się będzie działo. Dzisiaj muszę zrobić moje paznokcie, muszę ulepić pierogi, posprzątać dom. Aha, właśnie, chciałam wam powiedzieć, że wczoraj właśnie widzieliśmy się ze znajomymi i w sumie wyszło tak, że zaprosiliśmy ich na Wigilię i będziemy we czwórkę, a nie tylko ja z moim mężem, więc spoko, zawsze to coś innego. Także tak, dobra, ja już nie rozgaduję się, lecę do centrum i odezwę się do was później. A wy koniecznie zostawcie łapkę w górę i pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału koniecznie, ponieważ wczoraj dopiero wam się pochwaliłam we vlogmasie, że 1000 subskrypcji na moim kanale jest. Dodałam dzisiaj rano
50-minutowego vlogmasa. No i proszę bardzo, 999. Także kochani, tak to się nie będziemy bawić. Proszę mi klikać subskrypcję, a ja już lecę, bo dzisiaj mam naprawdę bardzo, bardzo napięty grafik. Okej, ja przyjechałam na zakupy, w sensie lecę zrobić to na szybkości, chociaż nie wiem, czy jeszcze sklepy, czy już są sklepy otwarte. Zobaczcie, jakie są za mną przepiękne świąteczne dekoracje. Zostawiłam tutaj samochód do mycia na parkingu, także będzie czyściutki i on na święta, także ja zmykam, bo chciałabym jak najszybciej wrócić do domu. Celebrate Christmas with me, but he's not here, and I'm not there. I don't know what he wants now, but I don't care. Yeah. Oh, 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 we ain't ringing my bells no more. On love, and that's for sure. Oh, 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 he ain't ringing my bells no more. Oh, 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 he miss out on love, and that's for sure. Kochani, witam się z wami w Wigilię. Powiem wam, że ja jestem w totalnym proszku jeszcze. Jest godzina pierwsza. My mamy Wigilię na 18, także nie no, w sumie nie jest aż tak źle. Większość rzeczy mam zrobionych. Właśnie będę się zabierać za pierogi. Zostawiłam sobie to na koniec, żeby były świeże. Tak jak wam rano wspominałam, będziemy mieć gości. Jeżeli się nic nie zmieni, to będziemy we czwórkę. Tak, właśnie ja zabieram się za pierogi. I jakoś tak nie miałam jeszcze czasu się do was odezwać, bo szłam do domu i tak od razu zabrałam się za gotowanie, wstawiłam schab do piekarnika, przygotowałam rybkę, zrobiłam tutaj takie, nie wiem, już gorące? Pokażę wam, zrobiłam takie kieszonki, coś takiego. Jest to ciasto filo, super to wygląda. W środku jest łosoś podsmażony z porem i serem kozim i troszkę soli, pieprzu, więc to jest przepyszne, mówię wam, bardzo szybko się robi. No i też właśnie super wygląda przez to ciasto filo. Także ja zrobię sobie jeszcze szybciutko kawkę, bo powiem wam, że jakoś jakoś kiepsko się dzisiaj czuję, więc robię sobie kawę i zabieram się właśnie za dalszą część gotowania. Tak jak właśnie mówię, będę robić pierogi. No i właśnie tak mówię, że nie miałam czasu się do was jeszcze odezwać, bo właśnie wróciłam z zakupów i zabrałam się do działania. Potem jeszcze byłam po mojego męża do pracy i potem się okazało, jak już przyjechaliśmy do domu, to okazało się, że mój mąż zapomniał, wiecie, torby z pracy, w sensie portfela i tak dalej. Więc właśnie teraz pojechał to odebrać. A ja właśnie zabieram się za pierogi. Także zaraz włączę sobie jakąś świąteczną muzykę. I właśnie będę lepić pierogi oraz kilka uszek. W sumie mam tutaj podsmażone pieczarki z cebulką. Zrobię tak tylko, wiecie, żeby to było na dzisiaj, a tak to mam takie kupione uszka, więc będą na przykład na jutro. Więc to ogólnie przepraszam was, jak ja wyglądam. Albo nie, nie przepraszam was, jest Wigilia. Ja jeszcze jestem niewyszykowana, ale wiecie, mam ręce pełne roboty, więc skupiam się na tym. A na tym, jak wyglądam, skupię się później. Nie mam pojęcia, czy wy w ogóle coś tutaj widzicie, czy nie widzicie. Nie wiem, niech będzie, że widzicie. Także, tak jak mówię, ja zabieram się właśnie za pierogi. Chciałabym mieć to z głowy, bo w sumie jest to bardzo ważna część, jeżeli chodzi o Wigilię. Nie wiem, czy sobie nie zrobiłam za mało ciasta. Widzę, że chyba sobie zrobiłam za mało, no ale we'll see. Powiem wam, że dzisiaj jest jakiś taki średni dzień, jest tak jakoś pochmurno. Chyba wam tam wrzucałam fragment. Jak wracałam do domu, było aż biało na polu. Wiem, że u mnie w Polsce jest, że u nas na Podkarpaciu w Polsce jest śnieg, więc bardzo, bardzo zazdroszczę. My nie mamy co liczyć na białe święta, raczej na mokre święta, bo mam dzisiaj samochód, a potem padał deszcz, także brawo. Ale to jest normalne u mnie, że kiedy my umyjemy samochód, to pada deszcz. Ale dobra, nie narzekam. Jest Wigilia.
W sumie chyba się tak mówi, że jak w Wigilię, tak w cały rok, także tak przez cały rok, także nie narzekam. No, mam pełne ręce roboty, ale to jak zawsze. Także zabieram się za pierogi. I odezwę się do Was, jak się tutaj ogarnę i wtedy zaczniemy dekorować stół wigilijny. Tak, to jest ten czas. And I don't know why he said all the things he said to me. It means nothing to me now. Cause there will be someone who would not complain to drive all night, all day, to celebrate Christmas with me. Cause you're not here and I'm not there. I don't know what you want now, but I don't care. Oh, 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 you ain't ringing my bells no more. Oh, 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 you miss out on love, that's for sure. Zrobiłam drugą tackę pierogów. Postanowiłam, że je tak zawinę. Zobaczcie, wywinęłam tak boki. Myślę, że spoko to wygląda. Coś innego niż takie zwykłe pierogi, więc... Więc tak, dobra. Ja sprzątam ten bałagan tutaj. Już nie chce mi się więcej lepić. Może coś wymyślę z tego ciasta. Albo zrobię makaron, albo po prostu jakoś, nie wiem, postaram się zrobić coś prostszego, bo powiem Wam, że już też trochę czas mnie goni, więc tyle pierożków na dzisiaj wystarczy. Wstawiłam ziemniaczki, rybkę do piekarnika, a ja zabieram się właśnie za sprzątanie. A w międzyczasie pod drzwiami znalazłam kartkę od mojej przyjaciółki. W środku jest opłatek, magnes i zdjęcie. Może jednak nie będę Wam zdjęcia pokazywać, ale zobaczcie, kartka jest przepiękna. Kasia, dziękuję bardzo, 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 bardzo. Jest prześliczna. Dzięki i życzę Ci najweselszych świąt. Okej, dom jest pięknie wysprzątany, jeszcze muszę tylko laptopa zabrać. Kupiłam dzisiaj w Primarku biały obrus, więc zobaczcie, jak od razu dużo bardziej świątecznie się tutaj zrobiło. Położyłam na nie nakładki, to znaczy te podkładki pod talerze. Tutaj jest taki plaster drewna i na nim jest troszkę sianka, świeczki dwie i pierniczki. A tutaj na parapecie jest taki bukiet z zielonych różności. Jest to jakaś świerk, sosna, eukaliptus, jakaś szyszka, coś takiego. Ale zobaczcie, co tutaj jest. To jest kosz, dosłownie kosz mandarynek. Dzisiaj zrobiłam spory zapas mandarynek i wrzuciłam je do takiego kosza, żeby, wiecie, nie zajmowały nigdzie miejsca. Więc czas zabrać się za nakrywanie stołu. Wy pewnie już jesteście po wigilijnej kolacji, bo u nas jest 17, więc u Was 18, więc myślę, że spora część z Was już jest po kolacji, a u nas jeszcze przed, ale myślę, że to jest idealny czas, żeby otworzyć ostatnie okienka z kalendarzy. Mamy tutaj 24 z ASOS oraz 24 z Nespresso. Jestem bardzo ciekawa tego pudełeczka, ponieważ jest ono bardzo małe. Aha, nie zdążyłam zrobić paznokci. Może jutro sobie zrobię, wiecie, to nie jest najważniejsze. Ale po prostu brakło mi czasu. Także otwieramy numer 24 z ASOS. Nie mam pojęcia, cóż to może być. Coś jeszcze mniejszego. Co to jest? Jakiś niesamowity, magiczny krem. Charlotte Magic Cream. Nie mam pojęcia, co to jest, ale obstawiam, że jest to jakiś bardzo drogi produkt. Zaraz zobaczę z ciekawości, ile to kosztuje. Ale proszę bardzo, tak prezentuje się okienko numer 24. Ja nie znam tej firmy, także nie wiem, mam na razie mieszane uczucia, ale muszę o tym poczytać więcej. Natomiast, kurde, no tyle co odkurzałam, już się ptachoinka posypała. Natomiast numer 24 z Nespresso. Ja obstawiam, że będzie to kubek, ale zobaczymy. Halko, gdzie tu jest otwarcie? O, tutaj, proszę bardzo. Jak myślicie, będzie to kubek? Of course. Proszę bardzo, taki
biały kubas. Ja nie jestem fanką takich matowych kubków, ale spoko, pewnie wezmę go do pracy. Aha, tutaj jest błyszczący. No, taki, proszę bardzo, kubasek z dnia 24. A więc na tym kończymy otwieranie kalendarzy 2021. I już pomału będziemy kończyć Vlogmas 2021. Na ten moment stół wygląda tak bardzo świątecznie i właśnie sobie uświadomiłam, że jest Wigilia w końcu. Tak, w czas. Powiem Wam, że bardzo mi się podoba. Bardzo tak minimalistycznie, nie ma tu za dużo pierdół, same najpotrzebniejsze rzeczy. Tutaj pod miseczki podłożyłam taką ładną serwetkę wiemiołę. U nas w tym roku jest tak właśnie zielono-czerwono, naturalnie. I tutaj mam właśnie takie te sakiewki z ciasta filo z łososiem, są bardzo dobre. No wiecie, standardowe nakrycie. Tutaj na razie postawiłam takie gwiazdeczki, tutaj będą oczywiście pierogi, kapusta i tak dalej. Zaraz właśnie zabieram zagotowanie pierogów. Zrobiłam kompot, jak wiecie, kompot suszu. Ja uwielbiam, tyle co go wyciągłam z lodówki. Ja lubię, jak jest taki zimny, ale już stwierdziłam, że go postawię. I to wygląda tak, bardzo mi się podoba. Tutaj na tym plastrze drewna jednak zamiast pierniczków postawiłam gwiazdę betlejemską w gwiazdce oczywiście. No i tak to mniej więcej się prezentuje. Bardzo mi się podoba ten zielony bukiet tutaj. No i tak to wygląda w tym roku. Bardzo skromnie, minimalistycznie, ale wiecie, jak będzie jedzonko, to w ogóle już będzie czad. Dołożyłam tu jeszcze taką choinkę. Zobaczcie, teraz to wygląda naprawdę pięknie, co nie? Świątecznie i magicznie. Mam jeszcze taki spray, on jest z Primarka, ale bardzo ładnie, intensywnie pachnie choinką i lasem. Także spryskam teraz choinkę, żeby mała gwiazda tutaj również fajnie pachniała. Oczywiście kanapę. Ten spray jest tak intensywny, że zanim goście przyjdą za jakąś godzinkę, to będzie go czuć. Jeszcze tu trochę. Oczywiście trochę krzesła. Wcześniej spryskałam też obrus, także na pewno będzie ładnie pachnieć. Okej. Okay. Więc chyba w końcu nadszedł czas na mnie. Lecę pod prysznic, lecę się ogarniać i odezwę się do Was. Jak już się ogarnę, skakuję dzisiaj w moją złotą sukienkę, a co, są święta. I w ogóle chyba ten vlog nie wyszedł najdłuższy, zobaczymy. Może jeszcze uda mi się coś dograć jutro, pojutrze, zobaczymy. Chcę, żeby ten vlog był dla Was fajny, ciekawy, ale dzisiaj naprawdę miałam sporo rzeczy do zrobienia, także musicie mi wybaczyć. Okej, ja lecę pod prysznic i lecę się ogarniać. Muszę zrobić jeszcze makijaż, włosy i tak dalej. Która jest godzina? 5:05, czyli mamy jakieś 50 minut, żeby być gotową na Wigilię. Hej kochani, ja już jestem wyszykowana. Założyłam tą moją piękną sukienkę z H&M-u. Gołe nóżki oraz takie świąteczne papcie. O, gdzieś mi tu uciekło. I oraz świąteczne papcie. Wyprostowałam włoski, zrobiłam makijaż. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałam kreski, także zrobiłam sobie dzisiaj kreski. I tak jak mówimy, jesteśmy już gotowi, zaraz będą nasi goście, a ja idę gotować pierogi. Wy pewnie już nie myślicie o Wigilii i nie pamiętacie smaku barszczu, a u nas dopiero to przed nami. Także życzcie nam smacznej kolacji wigilijnej. Ja mam nadzieję, że również Wasza taka była. Także tak, ja lecę świętować. Nie wiem, czy uda mi się dzisiaj jeszcze coś dla Was nagrać, a jak nie dzisiaj, to widzimy się może jutro. Dzień dobry.
dobry, dzień dobry, witam się z Wami w Boże Narodzenie. Ja właśnie przygotowałam śniadanko. Dzisiejszy dzień spędzam w moim prezencie od Mikołaja. Jest to przepiękna piżamka od Victoria's Secret. Cudowna jest. Także dzisiaj jest pijama day. I właśnie czekam na mojego męża. Zjemy śniadanko i dzisiaj taki leniwy dzień. Dużo ciasta, dużo mandarynek, kawka, herbatka, świąteczne filmy i chill. Put our things aside. It's time to take a stand with our eyes open wide. Dzień dobry, kochani. Witam się z Wami kolejnego dnia w tym vlogu. Jest to ostatni vlogmas. Jest dzisiaj 26 grudzień. Jest godzina 12:20. Ja muszę podjechać do Tesco. Ale tak, jakoś ten vlog nam się tak urwał w Wigilię. Potem już nie nagrywałam, bo przyszli nas znajomi. Spędziliśmy Wigilię w 4 osoby, było bardzo sympatycznie. Przepyszne świąteczne jedzonko. A wczoraj w Boże Narodzenie po prostu rozłożyło nas totalnie. Mój mąż czuje się chory, spędził cały dzień w łóżku. Ja w sumie tak samo, cały dzień spędziłam w piżamie. Nie wiem, jakoś tak byliśmy jakoś tak chyba bardzo zmęczeni. W sensie ja się czułam tak naprawdę zmęczona i bolało mnie gardło. Dzisiaj już jest lepiej, chociaż obudziłam się nad ranem. Musiałam zażyć tabletkę, bo strasznie mi bolała głowa. Ale dzisiaj już nie czuję się taka zmęczona, jak właśnie wczoraj. No i tak czuję, że troszkę mnie boli gardło. Nie jest to COVID, bo robiliśmy wczoraj testy, mieliśmy takie domowe testy, więc nie jest to to, więc całe szczęście. Ale tak, ja właśnie jadę do Tesco, bo muszę kupić jakieś lekarstwo, bo w sumie mamy jakieś tam ostatnie Teraflu, a tak poza tym to nic, więc muszę zrobić nam jakieś zapasy, coś na gardło koniecznie i coś, nie wiem, w stylu Gripex. Także to przy okazji kupię jakieś pieczywo czy coś takiego. Pewnie bym podjechała do Waitrose, ale jest zamknięty, więc muszę jechać do Tesco. I zatrzymam się może jeszcze w Budzie, w centrum miasta, gdzie jest Boxing Day, także pewnie będzie dużo ludzi, wiecie, wszystkie wyprzedaże i tak dalej, ale zobaczymy. Nie mam ochoty chodzić dzisiaj po sklepach, nie czuję się też na siłach, bo tak jak mówię, złapało nas jakieś przeziębienie, ale na całe szczęście nie jest to COVID, więc jest ok, nie jest najgorzej. Całe szczęście, że mamy wolne, odpoczywamy sobie, jemy ciasta, pijemy herbatki, no i tak spędzamy święta. Pogoda średnia, widzę, że coś popadał deszcz, ale tak to jest ciepło, jest 8,5 stopnia, więc nie czuć tej aury świątecznej. Wiem, że u Was, to znaczy może nie w całej Polsce, ale wiem, że tam u mnie na Podkarpaciu jest dużo śniegu, także były białe święta albo są białe święta, więc super. No a u nas niestety nie. W tamtym roku był śnieg, to znaczy w tym roku był śnieg, ale pod koniec stycznia, więc zobaczymy, jak to będzie w tym roku. Dobra, ja uciekam, trochę wróciłam do żywych, ogarnęłam się, zrobiłam sobie makijaż, skoczyłam w ten taki sweterek z H&M, on jest przepiękny, taki biało-czarny, ale taki fajny zimowy wzór. Mam rajstopki, bo ja bardzo lubię chodzić w rajstopach i w sukienkach w zimie, także ja jadę do Tesco i zatrzymam się jeszcze właśnie w centrum w Camberley. Może skoczę do jakiegoś sklepu, ale jak mówię, nie mam na to ochoty zbytnio i nie mam na to siły ani potrzeby, także we'll see. Myślę, że może wjedzie jakaś kawka, jeżeli coś będzie otwarte. Dobra, ja jadę i może uda mi się coś dla Was nagrać, więc jeszcze się nie żegnam. W końcu też udało mi się zrobić moje paznokcie. Wybaczcie, mam skórki takie trochę zaniedbane, suche. Potem Wam pokażę, jakie to są lakiery, ale takie wiecie, nie chciałam już nic czerwonego, świątecznego. Takie ładne, delikatne, bardzo mi się podobają. What a feeling, now it's time for Christmas. And Christmas is my favorite time.